Szanowni Państwo, mieszkańcy Kodnia, Polesia i Podlasia, rodacy, zebraliśmy się dziś wokół pomnika stulecia odzyskania niepodległości przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, aby upamiętnić stulecie Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą. Zgromadząc się dzisiaj w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej przy pomniku odzyskania niepodległości na Kodeńskim Rynku i wspominając setną rocznicę cudu nad Wisłą, chcemy przez naszą pamięć i modlitwę podziękować Bogu za tych wszystkich, którzy nie wahali się oddać własnego życia, by ojczyzna nasza, Polska, była wolna i niepodległa. Dziś z dumą wspominamy wydarzenia 1920 roku i oddajemy hołd bohaterom tamtych dni. Wdzięczni za to, że także dzięki nim możemy żyć w wolnym i suwerennym państwie. Dziękuję władzom oraz społeczności Kodnia za pielęgnowanie pamięci o patriotycznej postawie naszych przodków. Wierzę, że pamięć ta będzie zawsze umacniać nas w wysiłkach podejmowanych na rzecz dobra ojczyzny i jej obywateli. Z wyrazami szacunku wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. I szanowni państwo, naszym bohaterom stawiamy pomniki. Jest wielu bezimiennych również bohaterów. Każdy z nas ma w swojej rodzinie kogoś, kogo może wspominać, czy to z pierwszej, drugiej wojny światowej, czy właśnie z wojny bolszewickiej. Niech pamięć o nich będzie dla nas również tym zobowiązaniem właśnie do obrony tych wartości, które są dla nas ważne i niech Bóg wspiera w tym wszystkim Kodeń, niech Bóg wspiera Polskę. Bardzo dziękuję. W tym miejscu, na początku Unii Europejskiej, na początku Rzeczypospolitej, oddajemy cześć i pamięć naszym bohaterom. I możemy z dumą powiedzieć, tak jak oni mówili to 100 lat temu, że warto być Polakiem. Warto, żeby Polska była silnym, liczącym się europejskim krajem. Bo tylko z takimi obcy się liczą. Wieniec składa wiceminister sprawiedliwości pan Marcin Romanowski. Wieniec składa poseł nasz Sejm RP pan Dariusz Stefaniuk. Wieniec składają przedstawiciele misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Wieniec składa wicewojewoda lubelski pan Robert Gmitruczuk. Wieniec składa radny Rady Powiatu Bialskiego pan Łukasz Jaszczuk. W
Wieniec składa radny Rady Powiatu Włodawskiego pan Piotr Gorgol. Wieniec składają przedstawiciele gminy Kodeń. Pan Jerzy Troć, wójt gminy Kodeń, pani Barbara Radecka, przewodnicząca Rady Gminy Kodeń i pani Agnieszka Huk, skarbnik gminy Kodeń.